Poważną chorobą? Jak Maryla Rodowicz radzi sobie z chorobą? Maryla Rodowicz, ikona polskiej muzyki, ostatnio trafiła do szpitala, gdzie przeszła operację. Powodem hospitalizacji były wykryte zmiany w jej płucach, o których piosenkarka dowiedziała się w lutym. Z relacji informatora wynika, że Maryla. Będąc na bieżąco z sytuacją, natychmiast poddała się terapii, a następnie przeszła operację w specjalistycznym szpitalu zajmującym się chorobami płuc. Opiekę nad Marylą sprawuje obecnie jej 37-letni syn Jędrzej Dużyński, który troszczy się o matkę podczas rekonwalescencji. Fotoreporter przyłapał syna artystki, gdy ten dostarczał jej jedzenie na wynos do szpitala, co oświadczy o trosce i zaangażowaniu w opiekę nad nią. Mimo trudności, Maryla Rodowicz pozostaje optymistycznie nastawiona. Otacza ją wsparcie najlepszych specjalistów, a rodzina zapewnia jej wszelkie potrzebne wsparcie. Istnieje nadzieja, że do 19 kwietnia Maryla będzie gotowa stanąć na scenie, co świadczy o jej determinacji i sile ducha. Warto zauważyć, że pomimo trudnych chwil, wokalistka czuje się coraz lepiej i planuje wydanie nowej piosenki już 10 kwietnia. To dowód na to, że Maryla Rodowicz pozostaje niezłomna wobec trudności i wciąż trzyma się mocno swojej pasji muzycznej. Informator zapewnia, że Maryla Rodowicz czuje się coraz lepiej i ma nadzieję na szybką rekonwalescencję. Pomimo trudności zdrowotnych, artystka wciąż pozostaje aktywna zawodowo i niezmiennie wierna swojej pasji do muzyki. Jej determinacja i siła ducha stanowią inspirację dla wielu fanów, którzy życzą jej szybkiego powrotu do zdrowia. Warto podkreślić, że Maryla Rodowicz, choć zmaga się z problemami zdrowotnymi, pozostaje postrzegana jako ikona polskiej muzyki której kariera i twórczość mają ogromne znaczenie dla kultury muzycznej kraju. Jej nowa piosenka, planowana na 10 kwietnia, budzi ogromne zainteresowanie i entuzjazm wśród fanów, którzy nie mogą doczekać się kolejnego muzycznego dzieła od legendy polskiej estrady.